Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Mariusz Lakatus. Dzień dobry. Chciałem odejść od polityki, więc nietypowo zapytam. Po pierwsze, czy gdyby Pan miał do wyboru cofnąć się w czasie w dowolny rok z przeszłości, czy przenieść się do dowolnego roku w przyszłość, co wybrałby Pan? Jednak w obydwu przypadkach taka podróż może trwać tylko 15 minut. Proszę uprzejmie uzasadnić swój wybór. No jak tylko 15 minut, to bym się wolał przenieść w przyszłość do jakiegoś wybranego roku dowolnego, dlatego że no, przeszłość to już znam, a przyszłości nie znam. Nawet przez 15 minut to można się bardzo dużo dowiedzieć, na przykład przejrzeć, nie wiem, zapoznać się z mediami, co tam słychać na świecie, jakie są trendy. To tak pobieżne, to poprzez 15 minut to można się zapoznać, więc raczej bym wybrał dowolny rok w przyszłości. Drugie pytanie. Jaka jest Pana zdaniem najpiękniejsza kobieta żyjąca obecnie lub kiedyś, taka powszechnie znana? Chciałem poznać Pana gust. Chodzi mi o piosenkarkę, aktorkę lub inną znaną powszechnie dziewczynę. Dziękuję. No to mi Pan zabił ćwieka, bo wie Pan, na przykład za bardzo piękną kobietę to uchodziła Kleopatra, no ale nie zachowały się żadne takie wiarygodne wizerunki Kleopatra. Musiało coś być, bo tam i Juliusz Cezar, i Antoniusz tam na jej punkcie mieli bzika, więc coś takiego. Natomiast piosenkarka, no to piosenkarka. Wie Pan, to kiedyś w młodości, a to w latach 60., to mi się podobała Maryla Radowicz, no ale teraz to już, no też tam lubię jak śpiewa, ale to jako typ urody kobiecej, no to już niestety, ale wtedy była bardzo ładna, bardzo mi się podobała. Jeśli chodzi o aktorkę, no to Catherine Deneuve, francuska aktorka, Ava Gardner, taka amerykańska aktorka, która grała między innymi w filmie Ostatni brzeg, a z takich aktorek to Gina Lollobrigida. Ona chyba żyje jeszcze. Jeśli żyje, to ma już grubo po 90 latach, ale w latach 50. była bardzo piękną kobietą, więc mnie się podobała w każdym razie, tak to wyglądało. Pan Michał Łupiński. Szanowny panie Stanisławie, jestem rzadko piszący, lecz wspierający. Dziękuję bardzo za wspieranie. Mam następujące uwagi, pytania do pytań i odpowiedzi 228. Nawet nie przypuszczałem, że taka numeracja się tu zachowała. Pytanie pierwsze. Z niepokojem słuchałem z ust pana Stanisława o możliwości samozbilansowania podatkowego wydatków czynionych przez beneficjentów programu 500+. Czy wolnorynkowiec może uważać, iż wydawanie kwot pochodzących z podatku, które ponownie będą opodatkowane w drodze tychże wydatków, jest zbilansowaniem się? Toż to zjadanie własnego ogona. No ma pan rację. Ma pan rację, dlatego ja uważam, że najprostszym wyjściem z sytuacji byłoby obniżenie podatków o kwotę właśnie, tam już nie pamiętam, 20 parę miliardów, z której finansowany jest program 500+. No i wtedy nie byłoby tego zjadania własnego ogona, bo podatki pośrednie nadal byłyby pobierane, no ale ten podatek bezpośredni w postaci PIT-u na przykład już nie, przynajmniej w tej części. Także no w ogóle wie pan, ja uważam, że ten nasz system podatkowy jest nadmiernie skomplikowany i chciałbym przypomnieć, że jeszcze za
pierwszej komuny Ministerstwo Finansów rozpisało taki konkurs na system podatkowy i wygrał ten konkurs Janusz Korwin-Mikke, bo on zaproponował bardzo prosty system podatkowy złożony z trzech podatków. To był podatek pogłówny, łanowe, pogłówne, łanowe i podymne. Moim zdaniem to całkiem dobry system podatkowy i tu można by go było długo uzasadniać, dlaczego on jest taki dobry. W każdym razie no, eliminowałby takie tutaj paradoksy. Pytanie drugie. Określenie sprytne państwo to chyba eufemizm w złotych ustach snajpera prawicowej publicystyki. No. Pobieranie podatku od wzbogacenia podczas zakupu to po prostu przyznanie się przez państwo do faktu, iż środki płatnicze są mniej warte niż nabywane dobra. Fakt ten w dobie inflacji widać dobitnie, ale nie zawsze rzeczy pozornie widoczne są dostrzegane. Proponuję określenie zwodnicze, zwyrodniałe, obślizgłe, wężowe zabiegi fiskalne państwa. Takie określenie chyba lepiej oddaje naturę działań wielokrotnego opodatkowania oraz fakt, iż nawet szanowny pan redaktor zdał się ulegać mirażowi samobilansowania wydatków publicznych. Łączę ukłony, życzenia zdrowia oraz pogody ducha i ciała. No, bije się w piersi, wie pan. Człowiekowi się czasami wydaje, że no, jak coś tam na coś spojrzy przez palce, to będzie to bardziej znośne. No, niestety to są takie iluzje. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, trzy pytania. Pierwsze. Która piękniejsza jest dziewica? Mao cesarzowa czy Putinia caryca? Jaka z nich posiada więcej zalet, nim rozpocznie się z szablami balet? No, cesarzowa Mao to już, caryca Mao to już nie jest piękna, już jej nie ma. To najwyżej caryca Xi. A no to się przekonamy, na razie chyba caryca Xi jest piękniejsza od carycy Putini, bo caryca Putinia zabiega tam o jakieś względy. Mao wprawdzie ma w miliony swych siepaczy, lecz Putinia w tysiące atomnych kartaczy. No co Mao, carycy Mao też atomnych kartaczy nie brakuje. No już nie przesadzajmy to. Tak może było w początkach lat 60., ale nie teraz. Nie. Drugie, nurtuje mnie też pytanie. Po czyjej stronie Dick wówczas stanie? No, myślę, że Dick ma dwa tu plany. Plan minimum i plan maksimum. Plan minimum to jest taki, że w momencie, kiedy Dick by się wziął za łby z carycą Xi, to przynajmniej chciałby, żeby Rosja, czyli caryca Putinia, zachowała się neutralnie, zachowała się powściągliwie, co nie jest wcale takie mało prawdopodobne, dlatego że zbytni wzrost chińskiej potęgi nie jest na rękę Rosji. Więc jest to plan minimum jest całkiem prawdopodobny, a plan maksimum to jest taki, żeby caryca Putinia zaczęła się z carycą Mao wodzić za łby, a Dick by się wtedy przyglądał. To jest bardzo mało prawdopodobne chyba jest, no ale to czas nie wszystkie plany się sprawdzają. Trzecia sprawa. Ponadto, czy wtedy w imię demokracji i pokoju armia nasza z Dickiem za coś tam będzie do boju. No jak Dick nam każe, to nie będziemy mieli wyjścia. Przecież no, za wolność waszą i naszą. Jasne. Pan Wojtek Reichel. Szanowny panie Stanisławie, Polska nieodpłatnie przekaże broń i inne mienie wojskowe Ukrainie. Przecież myśmy za to uzbrojenie zapłacili. Czy władza musi się z takich przepływów hojności tłumaczyć obywatelom, czy nie musi? Chętnie usłyszałbym, co dzięki takiemu ruchowi zyskamy. A pan, no ja też, ja zresztą uważam, że
Tutaj uspokajający komunikat popłynął z Ministerstwa Obrony Narodowej, że to przekazanie broni nieodpłatne niestety w Ukrainie nie osłabia gotowości bojowej naszej niezwyciężonej armii. No w coś trzeba wierzyć, zwłaszcza w takiej sytuacji. Myślę, że nic dzięki takiemu ruchowi nie zyskamy, bo przyjaźń ukraińska na pstrym koniu jeździ i dopóki tam Ukraina musi jakoś tam o życzliwość Polski zabiegać, to będzie zabiegała, ale jak już nie będzie musiała, jak na przykład z kimś innym się zaprzyjaźni, to wtedy nas oleje ciepłym moczem i tyle. Pan Ferdynand, a powinna się władza z tej hojności wytłumaczyć obywatelom, jak najbardziej, popieram. Ferdynand Wisiorny von Koniec Polski. Czy ma pan kredyt mieszkaniowy lub na budowę domu? Jeśli nie, to czy zamierza pan się zadłużyć? A jeśli tak, to czy obawia się pan dalszych podwyżek stóp procentowych? No na szczęście nie mam i nie zamierzam się zadłużać, bo w tej sytuacji oczywiście, że podwyżki stóp procentowych dla tych, którzy się zadłużyli, mogą okazać się katastrofalne. I pan Andrzej Plewa. Szanowny panie Stanisławie, zgadzam się z panem w 80-90%. Proszę mi jednak nie brać za złe, że zadaję idąc po bandzie dociekliwe pytania. Wszak tego by jeszcze brakowało, żebyśmy zgadzali się w 100%. No jasne, to wtedy pan żadnych pytań by mi nie zadawał, a tak to proszę. Pytanie, czy nie zastanawiał się pan nad tym, dlaczego pomimo, że jest pan krytyczny w stosunku do działań wielu Żydów, przez autorytety moralne nawet uznawany za antysemitę, pański profil na YouTube nie został dotąd zawieszony? Sam nie wiem, zastanawiałem się wielokrotnie nad tym, chociaż o ile mi wiadomo, to tam jakieś dotkliwości tych administratorów tego portalu spotykają jak najbardziej. No ale nie wiem. Tu dalszy ciąg pytania. Czy istnieje możliwość, że posiadaczom licznej własności na świecie summa summarum głoszenie pańskich poglądów ekonomicznych daje większy zysk niż straty związane z pańską walką z roszczeniami, na przykład z roszczeniami wobec Polski? No wyczuwam tutaj podchwytliwość w tym pytaniu, że moje poglądy ekonomiczne przynoszą tym posiadaczom licznych własności większy zysk. Myślę, że ja oczywiście głoszę poglądy ekonomiczne dosyć takie wyraziste, ale to nie dlatego, żeby jakiś dobrostan posiadaczom licznej własności zapewnić, tylko dlatego, że uważam, że realizacja takich pomysłów ekonomicznych przyniosłaby korzyść naszym obywatelom, państwu polskiemu. Więc no nie wiem dlaczego ci posiadacze licznej własności, jakich pan nazywa, patrzą na mnie przez palce. Nie wiem. No, nie będę się domagał tego, żeby tu nie patrzyli na mnie przez palce, bo no, zanim nie padnie salwa, niech nam humory dopisują. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do cykielu następnego.